A, kurde, zupełnie bym zapomniał o was, moi drodzy. Pewnie się zastanawiacie, co ten gość robi w kitlu lekarskim, czy to pielęgniarskim, nie wiem. Robiący jajecznicę gdzieś wieczorem na obrzeżach miasta, powiedzmy. Powiem wam tylko, że pokonałem... No, będzie 6 godzin jazdy. Z przerwami 6,5. Spokojnie. Aj, dobra, tu mieszaj, bo kurde, zaraz przypalisz. Przestań gadać ze sobą. A, pięknie. Tak głodny jestem, nie? Że po prostu... Dodamy trochę... pieprzu. Tak, wiem co myślicie, nie? Coś ostatnio... Za dużo tych kulinarii na tych kurbeksach. Mamy tu przepyszny olej, którego bardzo często używam do tej wspaniałej jajecznicy, ale niestety nie podam wam tutaj nazwy w zasłonie. No, co innego gdyby to był sponsor dzisiejszego odcinka, ale niestety nie jest. Zresztą tu sponsorów nie ma i chyba nigdy nie będzie. No dobra, zjem i się widzimy za niedługo, myślę. Chociaż powiem wam, że mam pełne gacie, trochę przestraszony jestem. Jak mam tam wejść, ale myślę, że dam radę, nie? Dobra, teraz już tak bez żartów. Powiem wam, że naprawdę mam pół kilo w majtach już. Kurwa, mi odjebało. Jeszcze samemu przyjeżdżać, nie? No, dobra, idę. Prę do przodu. Niczym pewien urbeksiarz, który lubi samotne noce. Powiem wam, że idę tak po omacku. Bo widzicie, że mam noktowizor włączony. No dobra. Szukam potencjalnego wejścia do tego obiektu. I mam nadzieję, że się widzimy się w środku. No i powiem wam, że... Powiem wam, kochani, że pojawiły się schody pewne, gdyż wlazłem na dziedziniec, a tam kuźwa światła się palą, a tylko w tych dwóch oknach. A reszta jest kurwa ciemno jak w dupie u murzyna. Że tak powiem brzydko. Kurwa, nie wiem, czy to był dobry pomysł, że tu przyjechałem, nie? Zaraz się okaże, że kurwa przyjechałem na marne, nie? Ja jebie. Co się dzieje? Teraz pytanie, czy iść? Każdy listek spadający, powiem wam, że robi mi wiksek. Nie chciałem tu pół dnia po to, żeby po prostu obrócić napięcie i iść, jechać do chaty, nie? No i wlazłem. Kuźwa, nie uwierzycie, bo najnormalniej sobie wlazłem przez drzwi. I tak teraz patrzę na te okna. Wiecie, ja jestem przekonany, że to było tak, że za dnia ktoś sobie przyszedł, po prostu nawet nieświadomie pstryknął, zapalił światła i po prostu poszedł, nie? Nawet nie wiedział, że się palą, nie? Tak naprawdę. Znaczy, nie wiem, jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo ja po prostu zakładam, że nikogo nie ma. Powiem wam tak, ludziska. Byłem w środku. Praktycznie w każdym pomieszczeniu można zapalić światło. I to jest tak, jak mówiłem wcześniej, nie? Ktoś po prostu szedł i pstryknął sobie tak po prostu od niechcenia. Także kurde, idę za chwilę do środka jeszcze raz. Ale kurde, próbuję się dostać właśnie tutaj do tego levelu, gdzie się palą te lampy i powiem wam, że kurde, no ciężko na maksa. Dobra, to tylko samolot, spokojnie. Już mi się podoba. Nie chcę świecić lampą, wiecie, ale... Idąc dziedzińcem, natrafiam na takie oto drzwi. Spójrzcie. Widzicie? Ja nic nie widzę generalnie, nie? Ale tu jest chłodno, nie? I patrzcie, co tu jest na dzień dobry, nad głową moją. Okej. Okay. Ja jestem usrany, nie? Zobaczyć, to patrzcie.
Słuchajcie, idąc dalej, trafiam do kolejnego korytarza i kurde spójrzcie. Złap ostrość, proszę cię. Dobra, zaraz złapię spokojnie. Kolejne pomieszczenie, gdzie ktoś był i zapomniał włączyć światła. Spokojnie, oddychaj. To jest kurwa straszne, nie? To jest naprawdę straszne. Się wkurzę, wiecie co, poza panem wszędzie światła i nie wiem, oczywiście taki żarcik, nie? To jest parę sprzętów, kurde, przeróżnych. Proszę, biega orkiestra świętej pomocy z którego roku? 2014. Czyżby jeszcze wtedy działał ten szpital? Dobra, ludziska, przed chwilą żartowałem sobie, że kurczę, że poza panem wszędzie światła, nie? A ja co zrobiłem? Ja właśnie zgasiłem światło. I teraz chciałbym się jeszcze dostać, kurczę, do tamtych pomieszczeń, gdzie w tych oknach widać światło, jak się padą. Ale dobra, to na spokojnie, kurczę. Najpierw zobaczymy, co tu jest. Pozwoliłem sobie zerknąć na chyba pierwsze piętro. Spójrz, jakie rysunki. Pozostałości po dzieciach. Co, ja będę tracił swoją lampę, jak przecież można zrobić tak? Dobra, to tylko na chwilkę. Już gasimy. Zajebiście. Dobra, lecimy dalej. Kochani, wbiłem się na kolejne piętro, chyba na drugie teraz i spójrzcie, co tu jest za wynalazek. Znaczy wynalazek, no generalnie winda, nie? Która utknęła. Wyłączyłbym to światło, ale nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie jest wyłącznik. Dobra, nie będę już tu kombinował nic. Jeszcze nie polazłem wyżej, ale bo zobaczyłem w oddali światło. Zgasimy je. Dobra. No dobra, niech będzie zapalone tak jak było. Proszę, ile kurde chodaków. Kurde, co jakiś czas mi się wydaje, że coś słyszę. Ale może mi się tylko wydawać. Dobra. Po prostu nie daj się zwariować, Łukasz. Nie daj się zwariować. Przecież ten k***a szpital to... Czy on ma gdzieś koniec? To jest pytanie. A wcześniej widzieliście, nie? Tę wielką orkiestrę, 2014 rok, no to... No musimy zakładać, że wtedy jeszcze funkcjonował. Teraz chwila prawdy, czy tu jest... Powiem wam, że wiele drzwi jest pozamykane. Większość drzwi jest pozamykanych, Łukasz. Do niektórych pomieszczeń, także nie ma opcji wejść. Bez pomocy C4 oczywiście. Dobra, idziemy dalej. Okej, okay. Słuchajcie, idę prawdopodobnie na samą górę teraz. Chociaż nie mam pewności, ale wydaje mi się, że właśnie sama góra. Poczekajcie, zapalę na chwilę.
To już będzie sama góra. Kurde, nie wiem, a może sobie zostawi na deser, na rano? Idę. Idę zobaczyć. To jest silniejsze ode mnie. No i ponownie, kochani, winda, nasz Windows zawieszony. Spójrzcie, pięknie. Nieza, kula czapa. Powiem wam. Jest tu kto?